Kuby Giermaziaka, naszego młodego kierowcy, który systematycznie robi postępy i osiąga coraz lepsze miejsca w serii Porsche Super Cup. Dzisiaj przejedzie się swoim bolidem, bo oprócz tego, że startuje w Porsche Super Cup, również startuje w wyścigach Formuły F3 i dzisiaj Państwu zademonstruje swoje umiejętności w tym właśnie bolidzie za chwilę. Będzie to przedsmak, jak powiedziałem, imprezy, która wydarzy się tutaj 18 czerwca. Jestem przyzwyczajony do jazdy z większymi prędkościami. Nie zwracałem uwagi na prędkością jeszcze tutaj, ale nie było to tak szybko, było w 100% bezpiecznie, bo o to chodziło. I tutaj duże ukłony w kierunku policji, bo obiekt, nazwijmy to tak, był doskonale zabezpieczony. Mogłem rozwinąć co nieco z tych dosyć dużych możliwości bolidu Formuły 3 i pokazać kibicom, o co tak naprawdę chodzi. Myślę, że taka impreza raz do roku, to nawet jeżeli ktoś nie lubi samochodów, to może zamknąć te okno, włączyć sobie głośną muzykę i powiedzieć: przetrwam to i przeżyję, bo myślę, że jednak święto i świadomość, że tyle tysięcy kibiców przyjdzie, będzie to oglądało, będzie się cieszyło, no gdzieś powinna tą tolerancję naszą zwiększać. Myślę, że niewielu będzie tych, którym się ta impreza nie podoba. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, chciałbym powitać dzieci z naszych rodzinnych domów dziecka zaproszonych tutaj przez Fundację Orlen Dar Serca.